Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Za każdym razem, kiedy sięgam po planszówkę, która zabiera mnie tam, bardzo daleko, uświadamiam sobie, że bywam tam często, że spędziłam tam całkiem sporo czasu i że lubię tam być, a więc właśnie dlatego dzisiaj właśnie tam, w te odległe miejsca Was zabieram, ponieważ, jak już wiecie pewnie z tytułu, opowiem Wam dzisiaj o moich ulubionych 10 grach kosmicznych, chociaż będzie ich więcej niż 10, ale to za chwilę. Zobaczycie, zaczynamy top listę gier kosmicznych od Asi. No i właśnie, zacznijmy może o grach, o których chcę Wam wspomnieć, a które oczywiście dotyczą również kosmosu. Pierwsza gra to będzie właściwie gra, która jeszcze nie została wydana, bo jak widzicie, chodzi o prototyp i właściwie jest to gra, jest to segregator, w moim przypadku dwa, bo w prototypie tak się złożyło, że aż dwa mam, wiecie, od przybytku głowa nie boli ponoć. Wiem, że niektórzy z Was mówią, że to bardziej jest praca księgowego niż planszówka, natomiast ja się z tym nie zgadzam i w momencie, kiedy ta gra ISS Vanguard miała swoją crowdfundingową kampanię, to przyznam Wam się, że nie chciałam być źle zrozumiała, nie chciałam być postrzegana jako osoba, która, wiecie, nagania, żebyście kupowali tę grę, ale już wtedy ona mnie mocno, mocno zaintrygowała i jestem jej szalenie ciekawa, bo rozgrywając tę wersję demonstracyjną rozgrywki, scenariusza, zdarzyło się coś, co mnie niesamowicie tam zaskoczyło. Zwroty akcji. Oczywiście mamy tę część, że tak powiem, administracyjno-technologiczną, gdzie ja muszę zaplanować, gdzie ja muszę zarządzić tym swoim wielkim statkiem, gdzie muszę zadbać o swoją załogę, o rozwój technologiczny, wyposażyć ten statek odpowiednio, no bo lecę w kosmos. Natomiast jestem niesamowicie ciekawa tego, co w tym kosmosie mnie czeka. To jest trochę tak, jakbyśmy rzeczywiście mieli eksplorować kosmos. Czy nie jesteście ciekawi tych wszystkich miejsc, planet, galaktyk, układów, asteroidów, nie wiem, obcych cywilizacji, które tam na nas czekają? Ja bardzo. Trochę jak w filmie. Nie znam następnej sceny. Nie wiem, co się za chwilę wydarzy. I tak właśnie jest z ISS Vanguard. Ja nie wiem, czego się mam po niej spodziewać i tym bardziej jestem jej ciekawa. Już aplikacja, która jeszcze wtedy, w chwili, kiedy grałam w prototyp, była we wczesnej fazie, dawała naprawdę taki super klimat kosmiczny, gdzie głosy z podziałem na role, gdzie ta muzyka, no to było naprawdę super. Więc jestem przekonana, że jak ta gra wyjdzie i będzie już wydana i się wreszcie jej doczekam, no to znajdzie się dość wysoko w takim moim rankingu gier kosmicznych. Natomiast na razie jej nie ma, ale wspominam, ponieważ strasznie jestem jej ciekawa, a dotyczy ona kosmosu oczywiście. Captain's log, entry 432. Despite many findings gathered on Pellucid, our first exploration of a world marked by the Builders was hardly the success we hoped for. Our first exploration of a world marked by the Builders was hardly the success we hoped for. We're going back. Skoro było wielkie pudło, moi drodzy, to teraz dla kontrastu, muszę sięgnąć po coś małego, ale tutaj kosmosu nie brakuje. Załoga. Gra w kosmosie, w którym bardzo często komunikacja jest zakłócona. No i tutaj też mamy utrudnioną komunikację, a właściwie to nie możemy rozmawiać, ale musimy wykonać skrytych tutaj 50 misji, a więc zobaczcie, ile to malutkie pudełko potrafi schować. O załodze w poszukiwaniu 9 planety opowiadałam szerzej, odsyłam bardzo serdecznie, jak lubicie karciane gry. Najnowsza wersja zabiera nas w głębiny, ale ponieważ ja dzisiaj mówię o kosmosie, to wspominam również o tejże kosmicznej propozycji. I jeszcze jedna, w wypadku tego całkiem sporego pudła, które za chwilę zobaczycie, chcę o niej powiedzieć, ponieważ w każdej Waszej top liście w kategorii gry, które Wam nie przypadły do gustu, jest wymieniana podstawowa wersja tej gry. Tak między nami mówiąc, mnie też podstawowa wersja jakoś nie zachwyca. Dla mnie to jest zupełny średniak, ale uważam, że kosmiczna propozycja, czyli Catan Gwiezdni Osadnicy, jest najlepszą grą z tej popularnej serii, przynajmniej spośród tych, które ja miałam okazję poznać, a troszkę ich poznałam. Więc wszystkim Wam proponuję, jeśli będziecie mieli okazję spróbować, w tymże całkiem sporych gabarytów pudełku znajdziecie
no, troszkę można powiedzieć zabawki, bo te rakiety kosmiczne są trochę jak zabawki dla dorosłych, ale bardzo urocze i dla mnie klimatyczne. Oparte jest to wszystko na takim mechanizmie znanym jakby z katana, ale naprawdę fajnie tutaj działa, więc poza top listą, ale jednak w kosmicznych klimatach chcę Wam wspomnieć również o gwiezdnych osadnikach. I teraz, moi mili, przechodzimy już do top listy 10 moich ulubionych gier kosmicznych. Miejsce 10, a wraz z miejscem 10, słuchajcie, wyścig o technologię. W kosmosie właściwie to często ścigamy się po technologię. Tutaj te technologie wyrażone są w postaci kafelków w kształcie takich strzałeczek. No i my te strzałeczki będziemy sobie układać na swoich planszetkach, tworząc no, takie układy, które pozwolą nam rozbudować nasze imperium. Pozyskując te technologie, możemy troszkę podbierać je sobie nawzajem, tak pomiędzy graczami, a więc odrobina negatywnej interakcji się tu pojawia. Ja się uśmiecham, bo ją bardzo lubię, jak wiecie. Natomiast słuchajcie, jeśli ktoś z Was nie lubi losowości w grach planszowych, a lubi kosmos, kurczę, to zdecydowanie powinien sprawdzić, sięgnąć albo po prostu zagrać w New Frontiers, czyli planszówkę, która zabiera nas do świata Race for the Galaxy, w której mamy kosteczki, ale w przeciwieństwie do Roll for the Galaxy, o której notabene wspomnę jeszcze dzisiaj, no to już wiecie, że będzie. Tu kosteczki są, one są fajne, kolorowe, kosmiczne, ale nimi nie rzucamy, ponieważ to są nasze dobra, które my możemy skonsumować, którymi możemy handlować. Generalnie robimy wszystko, żeby rozbudować swoje kosmiczne imperium, planując długofalowo, a więc coś dla strategów, dla osób, które nie chcą zdawać się na losowość, tylko właśnie rozplanować sobie tę rozbudowę i wszystko w kosmicznych klimatach, ubranych w takie całkiem spore pudło, otwiera moją dzisiejszą top listę. No i teraz odstawmy sobie New Frontiers, chociaż mamy tutaj obcego, ale nie będziemy go zabijać. W grze, która znajduje się na miejscu 9 u mnie, zdecydowanie cel graczy jest znany i polega na zabijaniu obcych, konkretnie kosmicznych zombie. Czyli właściwie ksenosów, kosmiczna wersja Zombicide, najeźdźca. Mam tu jeszcze jedno pudełko, jeśli chodzi o tajne operacje, czyli rozszerzenie do tejże gry. Zombicide, najeźdźca, no to jest taka, można powiedzieć, radosna turlanka, która odbywa się w kosmosie, bo tutaj, w przeciwieństwie do czarnej plagi, czy zielonej hordy, nie w średniowieczu, a z nowoczesną bronią, w kosmosie będziemy starali się zabijać ksenosy, które tak samo jak i w poprzednich częściach zombiaki wyłażą z wszelkich zakamarków. Przyznam Wam się szczerze, że jeśli chodzi o tę kosmiczną wersję Zombicide, nie grając jeszcze, a wiedząc o niej, nie byłam przekonana, ale całkiem to fajnie wygląda. Mamy do dyspozycji sporo nowoczesnej broni, jakieś zdalnie sterowane działka, a więc można sobie z tymi ksenosami generalnie poradzić. Tak jak mówiłam, turlając, jak w każdej części Zombicide zresztą, sporą ilością kości i zarządzając rozwojem swojego bohatera. A więc tak to się odbywa w kosmosie, jeśli chodzi o ksenosy. I teraz miejsce 8, czyli taki, słuchajcie, symbol nieskończoności. W nieskończoność tutaj będziemy rzucać całkiem sporą garścią kolorowych kości, a więc jak rzucamy, no to musi być roll, tak? Wspominałam, że będę jeszcze mówiła o tym uniwersum. Roll for the Galaxy, czyli gra, w której również będziemy imperium rozbudowywać, używając właśnie tych kolorowych kosteczek, które trafią do równie kolorowych kubeczków. Natomiast, aby było tych kostek tam więcej, bo one pozwolą nam wykonywać akcje, potrzebujemy kosmicznej waluty, czyli kredytów. No i generalnie obstawianie tych akcji odbywa się za zasłonką. Coś, co ja lubię w tajemnicy. Fajnie to naprawdę wyszło. I również fajne jest wydedukowanie, czy inni gracze zagrają akcję, pod którą ja się mogę podpiąć, czy muszę stracić tę swoją kostkę. Naprawdę świetnie to tutaj działa, ale moi drodzy, Roll for the Galaxy, trochę w przeciwieństwie do New Frontiers, chociaż z tego samego świata,
jest propozycją kosmiczną oczywiście dla graczy, którzy losowości się nie boją. Ja bardzo lubię i cenię w dużej mierze za te zasłonki, a więc w mojej top liście również ta planszówka się znalazła. No i teraz pytanie. Chcecie wiedzieć, co znajduje się na miejscu siódmym? To? Miało być cicho, nie będzie. Miejsce siódme to taki oto zestaw, czyli brzdęk w kosmosie, gdzie każdy brzdęk będzie miał znaczenie. Do rozegrania koniecznie z rozszerzeniami, czyli Apokalipsa i Stacja Kosmiczna 11. Słuchajcie, o tych wszystkich grach z bardzo popularnej serii Brzdęk i w kosmosie, i o rozszerzeniach mówiłam na kanale, więc kto nie widział, bardzo serdecznie odsyłam. Za co lubię Brzdęka w kosmosie? Podoba mi się, że na kartach pojawiają się symbole frakcji, a więc już budując talię będziemy sobie zwracać uwagę na to. Fajnie, że mamy coś nowego w postaci czerwonych kostek, jak wyciągamy z worka i są czerwone, to każdy obrywa porówno. Każdego dosięga ta furia Lorda Eradicusa. No i przede wszystkim nowa rzecz, która się pojawia i dzieje już na planszy, a mianowicie nie możemy tak po prostu pójść sobie po artefakty, tylko musimy najpierw zhakować komputer pokładowy, a to zmusza nas do pójścia w dwa sektory i zostawienia tam kosteczek, a więc już troszkę ta rozgrywka się zmienia. Jeśli chodzi o Apokalipsę, to tutaj mamy bardzo ciekawe zastosowanie tych czarnych kostek, które wyciągamy i wszyscy mówią, nie mój kolor, nie mam rany, to te czarne kostki w wypadku apokalipsy lądują na takich kartach wydarzeń i jak ich jest tam dużo, no to się dzieje apokalipsa. Natomiast jeśli chodzi o Stację Kosmiczną 11, to przede wszystkim mamy planszę w kształcie stacji kosmicznej, to jest bardzo, bardzo fajne, no i też różnego rodzaju jakieś implanty, czyli karty, które możemy sobie zagrać przed siebie, jeśli mamy kryształy. To jest w mega w skrócie, natomiast generalnie Brzdęk w kosmosie jest bardzo fajną kosmiczną propozycją, którą Wam jak najbardziej polecam. A teraz dalej o kosmosie. I już miło nie będzie. No dobra, miejsce szóste, koniec tych kosmicznych wycieczek i przechadzek. Tutaj mamy prawdziwą rzeź. Starship Troopers, nie tyle na planszy, co w kartach. Xenoshift. Tu jest prawdziwa walka o przetrwanie. Marines czekający na wciąż spóźniające się wsparcie, którzy próbują nie tyle wygrać, nie tyle zwyciężyć, tylko po prostu przetrwać. W kosmosie możemy spotkać, poza eksplorowaniem fantastycznych nowych miejsc, również obcych, którzy nie są mili, przyjaźni. I tutaj zdecydowanie oni nie są mili i przyjaźni. Moi drodzy, to wszystko dzieje się Xenoshift, jakże szkoda, że tej gry nie ma po polsku. Natomiast jeśli lubicie kosmos i lubicie jatkę i po prostu naparzanie się z kosmitami, które nie jest łatwe, wręcz przeciwnie, walkę o przetrwanie, to Xenoshift przypadnie Wam do gustu. Karciana gra, w której na traku Marines wykładamy nowych żołnierzy, staramy się ich uzbroić i po prostu przetrwać. A na drugim traku pojawiają się obcy, którzy są coraz silniejsi, coraz bardziej wredni. I tutaj generalnie jest bardzo brutalnie i bardzo często się przegrywa, ale to akurat w moim wypadku jest mega motywujące, żeby znowu sięgnąć po Xenoshift i zagrać raz jeszcze. Czuć tutaj taki mroczny, ciężki i bardzo brutalny i krwisty klimat kosmiczny. Jeśli tego rodzaju klimaty lubicie, to jak najbardziej polecam i cieszę się, że Xenoshift jest w mojej kolekcji. No to teraz sobie zgrabnie przejdźmy do miejsca piątego, gdzie walka również będzie, natomiast już nie aż w takim wydaniu, nie będzie ona tak bardzo brutalna, ale istotna. W grze na miejscu piątym mamy swoją drogą bardzo dobre i zgrabne połączenie mechaniki wysyłania pracowników na planszę z budowaniem talii. Oczywiście wszystko to dzieje się w kosmosie, bo ja dzisiaj tylko o kosmicznych grach przecież mówię, a konkretnie na pewnej piaszczystej, pustynnej planecie Arrakis. Jak widzicie, Duna Imperium u mnie również wysoko w tym rankingu gier kosmicznych, tak samo jak i u Was.
wśród Waszych ulubionych planszówek, o czym świadczy ostatnia Wasza top lista. No, zobaczymy, jak będzie to w sierpniu wyglądało. W Duna Imperium mamy proste i przystępne zasady, ale trudne, wymagające, strategiczne i te taktyczne decyzje i wybory, jakie przed graczami. Wiecie o tym, bo gracie. Bardzo, bardzo pozytywnie mnie ta gra zaskoczyła. Jak wspomniałam, mamy również tutaj ten element walki, nie takiej oczywistej, bo nie chodzi tylko o wysłanie jednostek, ale możemy zagrywać karty intryg. Walczymy tak naprawdę, ścigamy się po każdy najdrobniejszy punkt zwycięstwa, zabierając również miejsca innym graczom na planszy i w wypadku tej gry całość wyszła naprawdę bardzo dobrze. No i odbywa się w kosmosie, a więc nie może nie znaleźć się w tymże rankingu. No i teraz jeszcze miejsce przed podium, czyli miejsce czwarte. Co to będzie? Będzie to propozycja pewnego pana, którego najnowszą grę miałam okazję testować i właściwie cały czas sobie w nią gram, a która to zabiera mnie zupełnie nie w kosmos, zabiera mnie w przeszłość. I mówię tutaj o Władimirze Suchym, nie mylić z malarzem z Czechosłowacji. To jest czeski projektant, który zaproponował w którymś momencie Pulsar 2849, gdzie się udajemy, w Pradze, o której wspomniałam, rzeczywiście odbywa się wycieczka w przeszłość, a tutaj raczej w przyszłość, gdzie ganiamy po sporej planszy. Ten ruch notabene w Pulsarze na planszy bardzo mi się podoba, gdzie odkrywamy nowe systemy planetarne i również przejmujemy kontrolę nad tytułowymi pulsarami. Zresztą co tutaj się nie dzieje, istna sałatka punktowa, bo właściwie cokolwiek nie zrobimy, zapewnia nam punkty zwycięstwa. Natomiast sztuką jest, i właśnie na tym polegają niełatwe wybory graczy, odnaleźć, sprawdzić, które z naszych działań będą najbardziej efektywne i efektowne, które, krótko mówiąc, zapewnią nam tych punktów zwycięstwa najwięcej. Oczywiście, jak w większości gier o kosmosie, możemy również pójść w badania, w rozwijanie technologii, oprócz tego, że przemieszczamy się po mapie. I wszystko to oparte jest na takiej puli kości, którą rzucamy wspólnie i zarządzamy sobie tymi kośćmi, rozgrywając akcje. Podobnie jak w Pradze, Władimir Suchy zaproponował tutaj ogrom wyborów, które w tej kosmicznej wersji bardzo mi się podobają. Wiem, że ta planszówka już jest mało dostępna i przestanie być dostępna, bo nie będzie wydawana, więc jeśli macie jeszcze okazję gdzieś tam znaleźć sobie Pulsar 2849, bardzo serdecznie to Wam polecam, bo jest to zdecydowanie niezapomniana wycieczka w kosmos. No i teraz dobiłam już do podium i tu będę potrzebowała dużo siły, bo jak zauważyliście, jeśli chodzi o te kosmiczne gry, to generalnie są to spore pudła, raczej większe niż mniejsze, a więc troszkę się tutaj nanosiłam. Na miejscu trzecim gra, z którą jest taki problem, że z racji swoich gabarytów, i nie mówię tu tylko o tym ogromnym pudle, ale również o zawartości, o tym, ile mamy tutaj rzeczy i do zrobienia, i do wyboru, i o czasie rozgrywki, no to z Twilight Imperium świt nowej ery, już nie mówiąc o Proroctwie Królów, które w moim wypadku jeszcze tak naprawdę czeka, przede wszystkim odeślę Was do mojej recenzji. Właściwie w niecałe 20 minut owinęłam się z Twilight Imperium. To jak na moje możliwości to jest naprawdę sukces, więc zerknijcie sobie, co sądzę o Twilight Imperium w recenzji tej gry. A w dużym skrócie, ogrom frakcji różnorodnych do wyboru. Już tutaj ból głowy, rzeczywiście. W tej grze bardzo podoba mi się również inicjatywa. Te kafelki, gdzie mamy do wyboru akcje, ale też są akcje dla innych graczy. No i kurczę, chcę być w jakaś tam w kolejności, ale nie chcę tej akcji dać innym, ale sama chcę. Ponadto świetne jest również to, że z czasem na tych niewybieranych przez nas kafelkach pojawiają się te żetony dobra, no i generalnie kuszą. Kuszą i zaczynamy myśleć, kombinować, czy może to naprawdę działa to kapitalnie. Oczywiście floty, oczywiście rozstawienie, to jakie mamy sąsiedztwo, co my właściwie chcemy tam zrobić. Oczywiście cała gra nad stołem, sojusze, które przecież możemy zrywać, jak to
jak to w kosmosie i mnóstwo czasu, jaki jest nam potrzebny, aby zasiąść do tej gry i aby cieszyć się nią w pełni, ale jak już się to udaje, to rzeczywiście to, co jest napisane na pudełku, a napisane jest, uwaga, epicka gra planszowa o podbojach, polityce i handlu, to wszystko się tutaj odbywa. Tylko musicie sobie zarezerwować cały dzień, bo to nie jest krótka gra. Natomiast jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o kosmiczne klimaty. No i teraz zobaczmy, co jest na miejscu drugim i na miejscu pierwszym. No to teraz, moi drodzy, zapraszam Was na przechadzkę po pewnym kosmicznym statku, który leci gdzieś, a może nie leci? Nie wiem, bo właściwie to budzimy się na jego pokładzie, otwieramy oczy i już przestaje być miło, no bo trup na podłodze, a gdzieś w szybach wentylacyjnych słychać szmery i za chwilę przekonamy się, że na pokładzie Nemesis nie jesteśmy sami i z tym czymś, czyli z obcymi, z którymi prędzej czy później się spotkamy, lepiej abyśmy nie spotkali się zbyt blisko, to taka moja propozycja. Co ja lubię w Nemesis? Chyba ten obłęd, który jest tutaj wszędzie, to, że najpierw musimy sprawdzić, czy lecimy, gdzie lecimy, czy w ogóle są sprawne silniki, bo ten statek to równie dobrze może być kupa złomu, która się po prostu gdzieś tam przemieszcza w kosmosie, a przy okazji obcy, którzy wyłażą, no i jeszcze nie wiadomo, co zrobią nasi współzałoganci, a nawet my sami, i to rzeczywiście jest świetne w tej grze. Jak macie ochotę zobaczyć trochę więcej i pooglądać sobie właśnie takie zdrady między graczami, to zerknijcie sobie koniecznie na moją rozgrywkę właśnie w tenże tytuł. Jak macie ochotę więcej posłuchać, to odsyłam do swojej recenzji. Krótko mówiąc, jeśli kosmos, to najzwyczajniej w świecie nie mogło z tej gry zabraknąć. Bardzo lubię tych asymetrycznych bohaterów, gdzie grając musimy wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, zdolności, umiejętności tych postaci, aby przetrwać, aby móc walczyć z obcymi lub też uciekać, jak będzie trzeba, aby nam się nie rozpadł nasz statek, aby się nie popsuł, aby nie spłonął i aby generalnie wypełnić to, co do wypełnienia mamy, nawet jeśli będziemy musieli zabić naszego współgracza. Tak to jest w Nemesis i w dużym skrócie za to tę grę lubię. No i teraz sprawdźmy, jaką kosmiczną grę lubię najbardziej, czyli miejsce pierwsze. I od razu Wam powiem, też będzie to duże pudełko, więc po prostu podmienię i powiem Wam, że Star Wars, uniwersum Star Wars może być tylko jedno, chociaż tak naprawdę w Star Wars Rebellion mamy dwa różne spojrzenia na tę samą grę, zależnie od tego, czy jesteśmy Imperium, czy może Rebelią. Strasznie mi się podoba ten podział i to, że właściwie za każdym razem grając czy to tą, czy to przeciwną stroną, patrzę na tę grę nieco inaczej, bo albo jestem tym wielkim imperialistą, który czuć od samego początku, że jest silny, potężny, że wręcz zalewa te plansze, szukając bazy niecnych rebeliantów, albo sprytnie gdzieś tam trochę taką podjazdową wojną umykam tej potężnej, tym potężnym imperatorom, bo czas jest moim raczej sojusznikiem, jeśli jestem rebeliantem. Kapitalnie ten podział tutaj wyszedł. Podoba mi się również to, że kiedy wysyłam tych swoich liderów na planety i kiedy oni mają wykonywać misje, to jest tak naprawdę worker placement w kosmosie, tak? Gdzie moi robotnicy mają przynieść mi surowiec w postaci wykonanej misji, też bardzo, bardzo fajnie to tutaj zaimplementowano. Podoba mi się to, że nawet jeśli nie zna się jakoś bardzo dobrze uniwersum Star Wars, to czuć, co to jest za bohater, a już miłośnicy Star Wars będą to odczuwali jeszcze bardziej, jaka postać co robi, więc naprawdę przełożenie tego uniwersum na planszę w wydaniu Star Wars Rebellia według mnie wyszło po prostu doskonale i jest to fantastyczna propozycja dla graczy, którzy w dwójkę, w parze, naprzeciw siebie chcą wybrać się w kosmos i do tego jeszcze do uniwersum Star Wars, gdzie te wszystkie statki kosmiczne, a propos walki, nieprzedobrzona, niezbyt skomplikowana, a jednocześnie niebanalna i też świetnie to tutaj wygląda.
I też Was odeślę do mojej recenzji gry Star Wars Rebellia. Natomiast jeśli chodzi o kosmiczne klimaty, to właśnie ten tytuł cenię najbardziej, bo też jest przystępny. Twilight Imperium zerkam, natomiast z racji gabarytów to właśnie Rebellia troszeczkę ją pokonała. No i tak właśnie prezentują się moje wyprawy w kosmos. Jak wyglądają Wasze? Dajcie mi znać, co sądzicie o tych wyborach. Czy coś byście dorzucili i polecili mi? Gdzie jeszcze mogę w kosmos się udać? Czekam na Wasze komentarze i bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. To tyle, a już teraz zapraszam na kolejną toblistę, która będzie o... Sami zobaczycie o czym.